temacie słuchawek siedzę już jakieś 5 lat i tak jak praktycznie każdy zaczynałem od początkowych, podstawowych pchełek do telefonu, przechodząc przez bluetoothy, aż w końcu skończyłem na pełnowymiarowych słuchawkach nausznych. I przesłuchałem naprawdę wiele par od różnych producentów, najwięcej Superluxów, ale także zdarzały się droższe modele od takich firm jak AKG, czy Sennheiser, czy nawet Bose, razem ze swoimi modelami QuietComfort. Ale szczerze powiedziawszy, potem już myślałem, że kiedy założę zwłaszcza jakąś tańszą parę, to wtedy po prostu tylko stwierdzę, że o, ta ma więcej basu, ta ma czystszy wokal i tak naprawdę nic mnie nie będzie w stanie zaskoczyć. Aż w końcu doszło do tego, że do moich rąk trafiły te słuchawki. I szczerze powiedziawszy, tak naprawdę zmieniły one całkowicie mój światopogląd i powiedziały mi dosadnie, że o słuchawkach jeszcze naprawdę mało wiem. Tak więc postanowiłem zrobić o nich odcinek, a że to będzie na moich ogólnych kanałach YouTube'owych praktycznie pierwsza recenzja słuchawek, a także recenzja audio, to postanowiłem ją tutaj ulepszyć i wyciągnąć trochę większe spluwy. Tak więc zapraszam do recenzji HF 2010. Słuchawki, które zmieniły moje życie. Dosłownie. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, oczywiście należą wam się przeprosiny. Odcinka nie było już miesiąc i jest mi z tego powodu naprawdę przykro. Staram się pracować nad swoją tragiczną systematycznością i mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. A teraz przejdźmy do samych słuchawek. Pozwoliłem je sobie założyć na szyję, ponieważ tak mi będzie z nimi wygodniej. A zaczniemy oczywiście od bardzo szybkiej specyfikacji. Słuchawki posiadają konstrukcję półotwartą, z czym się nie zgodzę i powiem wam teraz dlaczego. Otóż ten model jest złożony z tak zwanego projektu OEM, a OEM to jest konstrukcja, która może być sprzedawana innym producentom i tak właśnie robi ISK czy na przykład firma Superlux, po prostu skupuje takie konstrukcje i tworzy własne słuchawki. A poprzednim projektem OEM isków HF 2010, czyli tych słuchawek, były tak stare H2050, które były konstrukcją otwartą. I jeżeli dodamy do tego jeszcze to, że iski praktycznie w ogóle nie posiadają izolacji, to śmiem twierdzić, że to nie jest konstrukcja półotwarta, tylko konstrukcja otwarta. Przechodząc dalej, mamy tutaj jeszcze przetworniki 53 mm, czyli praktycznie największe przetworniki, jakie widziałem, a także miałem na uszach, a także impedancję 60 ohmów, która powinna sygnalizować tyle, że podstawowe, najnowsze płyty główne z kartami dźwiękowymi, a także telefony powinny bez problemu sobie poradzić z tymi słuchawkami. Przyjrzyjmy się teraz temu, jak te słuchawki wyglądają i z czego są zbudowane. Zacznijmy najpierw od opaski. Na dole jest ona obita bardzo mięciutkim materiałem, a u góry jest stworzona na podobieństwo Beyer Dynamiców modelu T. Pałąki są metalowe i posiadają 8-stopniową regulację, a obok nich mamy oplecione przewody. I tutaj trzeba uważać, ponieważ te słuchawki były raczej robione na mniejsze głowy, dlatego też jeżeli wychylimy regulację na 8 stopień, czyli najwyższy, to przewody oplecione będą mocno się naprężać i zakładam, że przez to będą o wiele szybciej zużywane. Dalej mamy pady, które są zrobione z weluru, ale to jest raczej niskiej jakości welur, kopuły, które są połączeniem plastiku i metalu, no i na samych ich środku jest jeden metalowy emblemat z logiem ISK. No i na koniec ten długi 3-metrowy nieodpinany kabel zakończony mini jackiem, który może zostać zaadaptowany na duży jack poprzez przejściówkę, która jest dołączona w opakowaniu razem ze słuchawkami. Normalnie te słuchawki kosztują 130 zł, ale ja swoją parę wyrwałem za 62 zł podczas jednej z licytacji na Allegro. Bardzo serdecznie polecam Snajpera, jest to bardzo przydatne narzędzie. Kiedy tylko wyciągnąłem je z pudełka, zacząłem tak zwany proces wygrzewania. I jeżeli nie wiecie co to jest, no to już tłumaczę. Otóż tak samo jak każdy nieużywany mięsień zanika, tak membrana, która nie jest przez rok używana, ponieważ słuchawki leżą w magazynie na przykład, to ona się po prostu zastanie i kiedy wyjmiemy je po raz pierwszy z pudełka, nie będziemy mieć takiego samego odczucia, jak gdyby grały nasze słuchawki ulubione utwory przez powiedzmy dobę lub dwie. Ja osobiście uważam, że proces wygrzewania jest dobry, dlatego też stosuję go na każdej słuchawkach, jakie tylko wpadną mi w ręce. No i po procesie wygrzewania zaczęły się testy. Założyłem słuchawki po raz pierwszy i muszę przyznać, że to są najwygodniejsze słuchawki, jakie miałem w życiu, ponieważ pałąk nie ściska nas tak mocno, a pady są mięciutkie, ponieważ ponieważ są zrobione z weluru, dzięki czemu nawet parę razy zdarzało mi się w nich usypiać na fotelu przed komputerem, ponieważ czasem zdarza mi się to robić. I po paru godzinach właśnie snu, kiedy się obudziłem, nawet nie czułem, że mam te słuchawki na głowie, co jest jak najbardziej na plus. No i ostatecznie przejdźmy do tego, jak te słuchawki grają. Otóż według producenta jest to charakterystyka typowej fałki, czyli dół jest podbity i góra jest podbita, z czym się już spotykałem wielokrotnie, dlatego wydawało mi się, że po prostu jakby odczucie będzie podobne jak do poprzednich słuchawek. No i trzeba powiedzieć, że po odpaleniu jednej ze swoich ulubionych piosenek troszeczkę się zdziwiłem. Otóż zacznijmy od góry. Mamy najpierw wokale. Wokale zazwyczaj jak są w słuchawkach, to po prostu słyszymy wokalistę w centrum, no i w zasadzie to jest tyle. Tutaj wokal tak jakby nas otacza z każdej strony, przez co wydaje się na początku jakby było takie echo, ale ostatecznie nie ma żadnego rozproszenia dźwięku, dlatego też po prostu wokalista jest wszędzie i to jest bardzo dziwne uczucie, przynajmniej dla mnie to było dziwnym uczuciem na samym początku. Jeżeli chodzi o górę, tak jak właśnie też producent pokazał na swoim pudełku, jest po prostu pewna częstotliwość około 16 tysięcy Hz, która jest mocno podbita i właśnie ta pierwsza piosenka idealnie po prostu z tonacją wstrzelała się właśnie w to miejsce, więc były po prostu sample, które tak jakby były głośniejsze, o wiele głośniejsze od reszty partii właśnie w utworze, ale to też nie było tak, że wokal był przez to zanieczyszczony, wokal jest krystaliczny i krystalicznie czysty, przez co on tak naprawdę przebija się przez cały utwór i jeżeli mamy jakieś instrumenty, właśnie jakieś pianino, to jest po prostu idealne i naprawdę to bardzo ładnie brzmi, jest naprawdę czyste, ale to też nie jest tak, że jakby trzeszczy właśnie przez to, że jest tak wysoko, jest naprawdę czysto i właśnie nic nie trzeszczy, co jest jak najbardziej tutaj na plus. Środek, jak już powiedziałem, jest płaski według producenta i tutaj w sumie muszę tutaj przyznać rację, ponieważ środek niczym się nie wyróżnia. No i na koniec dół i oczywiście bas. Jak sprawa wygląda z tą tonacją? Otóż dla osób, które bardzo pożądają basu, odradzam te słuchawki, ponieważ basu tutaj nie ma za wiele i w niektórych przypadkach wygląda tak, że bas jest dobry, ponieważ jest kontrolowany i przede wszystkim nie jest jakiś taki ślamazarny, dzięki czemu naprawdę nadgania z resztą utworu, a są utwory, gdzie po prostu tego basu nie ma praktycznie wcale, więc jeżeli ktoś lubi bas, a chciałby mieć bardzo dużo basu właśnie w słuchawkach, to tych słuchawek nie polecam. No i niestety mnie także to zasmuciło, ponieważ ja też jestem dosyć dużym basolubem i fakt, że tutaj basu nie ma, po prostu mnie troszeczkę zaniepokoił, więc zacząłem bawić się troszeczkę equalizerem i pierwszą próbą, jaką zrobiłem, to po prostu najgłupsza próba, nie róbcie tego nigdy, wziąłem najniższe pasmo, podbiłem o 5 dB i zacząłem tego słuchać. I uwaga, jeżeli zrobicie to w typowych słuchawkach, to po prostu efekt będzie taki, że wszystko będzie takie mulaste i wszystko się zmuli, przez co wokal będzie brzmiał jak przez słoik i ogólnie nie będzie to fajne tak naprawdę do słuchania, ale w tych słuchawkach z racji, że ten wokal jest tak krystaliczny, te górne partie są tak czyste, to praktycznie nic im to nie przeszkodziło i przez to nadal są bardzo czyste, a bas po prostu odżył, jest naprawdę duży, przez co jest mięsisty, a też nie nachodzi aż za bardzo na średnie tony, dzięki czemu według mnie jest po prostu perfekcyjny. Jak najbardziej teraz te słuchawki pokochałem, tylko z tą jedną minimalną modyfikacją. No i teraz ostatecznie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego słuchawki za 120 zł tak mocno zszokowały mnie swoim brzmieniem, skoro jak już to powiedziałem wcześniej, miałem na głowie o wiele droższe pary, jak na przykład AKG K271 czy Bose QuietComfort QC35. Otóż długo myślałem nad odpowiedzią i wydaje mi się, że wreszcie doszedłem do poprawnej konkluzji. Otóż sprawa wygląda następująco. Wszystkie te słuchawki, które przesłuchiwałem kiedyś, to wszystkie były słuchawki konstrukcji zamkniętej, a jest wiele opinii, że słuchawki konstrukcji zamkniętej w większości brzmią tak samo i jeżeli chodzi o charakterystykę czy specyficzne brzmienie, to trzeba dojść właśnie do słuchawek otwartych, żeby coś takiego doświadczyć, a że iski są konstrukcją bardziej otwartą, to wydaje mi się, że po raz pierwszy w życiu doświadczyłem właśnie tej specyficzności i charakterystyki dźwięku, jaką posiadają konstrukcje otwarte, dlatego też te słuchawki powiedziały mi, jak mało jeszcze wiem o samych słuchawkach, ale że te słuchawki posiadam i aktualnie je testuję, to wydaje mi się, że mam prawo do ich oceny, a także ich zopiniowania, tak samo jak i ty masz prawo do oceny i opinii tego filmu, który mam nadzieję, że ci się spodobał. Ja jestem BitWolf, a to był odcinek na temat słuchawek ISKH 2010. Nie zapomnij o moich socialkach, takich jak Snapchat czy Instagram. Widzimy się przy okazji następnych odcinków, które mam nadzieję, że pojawią się w terminie krótszym niż miesiąc. Tak więc trzymaj się i na razie.